Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z Teamfight Tactics oczywiście. No i dobra, moi kochani, jesteśmy już na karuzeli, jak widzicie, jesteśmy w grze. No i co? Mamy tutaj jakiś łuk, możemy sobie spróbować go wyciągnąć. Nikt tutaj wokół nas się nie znajduje, także elegancko sobie to wyciągamy. No i co? Moi drodzy, na wstępie oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film wam się spodoba. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to koniecznie zasubskrybujcie go, a jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to info odnośnie wspierania kanału oraz donate'ów macie w opisie tego filmu. Szybkie info oczywiście na starcie, a my lecimy już z gierką. Mamy Tarika z łukiem, najprawdopodobniej będzie on wymieniany na coś innego, ale itemek jak najbardziej nam się przyda. O kurczę, mamy Swaina w ogóle z minionków tutaj dostaliśmy. No to jest całkiem fajny dropik, to można wykorzystać. Ty i mamy Seta oraz Senne. Czyli mamy już w sumie trzy skrzydła gniewu. I dwóch wysłanników smoków, także nieźle, dobra. Kurczę, i mamy łuk też, no można jak najbardziej coś z tego tutaj wykminić. Tylko potrzebowalibyśmy jeszcze jakiegoś Needlessa, czy co, po prostu czegoś do łuku, co nie? Żeby tutaj skleić to. Ojejku, ale patrzcie, mamy kolejną szarą kulkę. No i dobra, mamy kijane, spoko. No zobaczymy, co jeszcze nam tutaj wypadnie. Mamy Aszkę. Także to jest w sumie wysłannik smoków. Można by to jak najbardziej wziąć. Możemy w ogóle wziąć taki zestawik. I dobra, tutaj mamy skrzydła gniewu. Jak dorzucimy Aszkę, będziemy mieli wysłanników smoków. I kurczę, albo zagramy tutaj pod Swaina, albo, co ja bym preferował, pod Ksaję, tylko że pod Ksaję już graliśmy, to w sumie może rzeczywiście byśmy zagrali pod tego Swaina. No, jeżeli będzie ładnie dropiło i fajnie nam się gierka tutaj ułoży, to czemu by nie? Kurde, patrzcie ile postaci dostaliśmy w ogóle, ja pierdzielę. Dobra, zróbmy sobie prelevel i co my tutaj mamy? Poparzenie, co piąty raz, kiedy bohater skrzydła gniewu... dostajemy pramię 33% obrażeń do ataku i to jest fajne. I zadajemy obrażenia nieuchronne. Dobra, to jeżeli mamy grać te skrzydła gniewu, no to jak najbardziej weźmiemy sobie również taki augment. No i dobra, mamy teraz wysłanników smoków, także elegancko dajemy sobie to oczywiście na Swaina. No i lecimy z tym. Moi drodzy, pewnie słyszycie, dalej jestem chory. Tak jest, niestety, dalej mnie choroba tutaj trzyma, ale nie przejmujemy się tym i lecimy z odcineczkami. Także przejdźmy może do pierwszej walki. Dobra, no takim teamem jestem w stanie tutaj zaryzykować stwierdzenie, że powinniśmy wygrywać. Zdecydowanie wręcz powinniśmy wygrywać. No mamy trzy skrzydła gniewu oraz trzech wysłanników smoków. To powinno naprawdę działać. A jak wiecie, ostatnio Swain jest naprawdę no niezły w tej mecie. Naprawdę trzeba mu to przyznać, że działa i jest naprawdę mocny. Tylko jeszcze zobaczymy, jak on tutaj nam będzie dropił, co nie, no bo na początku fajnie, że nam się tu pokazał, ale w sumie, no tutaj jakaś Aszka, raczej całkiem fajnie to wygląda. Nie ma tutaj problemu z właśnie dropieniem tych postaci, ale jeszcze sprawdźmy, co sobie tutaj ludzie grają. Tutaj jacyś kanonierzy, tutaj też chyba będą. Kurczę, sporo tych kanonierów w sumie. Tutaj gwiezdny w ogóle. Na 100 HP on jest? Ciekawe. Dobra, my zróbmy sobie prelevel, bo tym sposobem dorzucimy sobie Gnara i mamy zmiennokształtnych, także to jest naprawdę bardzo fajne wzmocnienie naszej kompozycji. No i przede wszystkim wzmocnienie tego frontlane'u, bo tego właśnie potrzebujemy najbardziej, tak mi się wydaje, no bo obrażenia mamy naprawdę fajne. Ale ten frontlane, no tylko secik na pierwszym poziomie tam by nie mógł być. Ale proszę bardzo. No jak widać naprawdę mamy dobrą tą kompozycję. No ale nie ma się co dziwić, że my tutaj wygrywamy, jak mamy piąty level, a gościu ma trzeci, co nie? Także tutaj naprawdę przewaga z naszej strony. Liczę na win streak i że to się opłaci po prostu. Dzięki win streakowi oczywiście będziemy mieli więcej golda. Mamy upgrade seta, no i dobra, to chyba na razie na tyle. My już oczywiście nie levelujemy, tylko lecimy do kolejnej walki. No i dobra, mamy tutaj właśnie kanoniera, mamy tutaj kanonier festynowy i trener, także miejmy nadzieję, że szybko się przebijemy przez tego Tamkencha oraz żabę.
No, ale bez większego problemu. Jeszcze w ogóle Gnar ma takiego super CC-ka, naprawdę. Go mieć na early game'ie to jest też naprawdę fajna rzecz, bo tak jak mówię, ten CC-k daje dużo. Ty, no ale nie mów. A już się zdygałem. Już się zdygałem, że tutaj przegramy. Ale całe szczęście, jest to win. No i lecimy na karuzelkę. Będziemy wybierać oczywiście jako ostatni. Mimo wszystko mam nadzieję, że coś uda nam się fajnego zgarnąć. A co my w ogóle byśmy chcieli? Nidlessa chyba najbardziej byśmy chcieli, żeby po prostu zrobić Ginzo. Ewentualnie rękawiczkę, może coś pod tanka po prostu. Albo... Czekajcie, nie no, poza tym to już nie mamy nic. Jest Nidless cały czas, są dwa Nidlessy w sumie, także jest szansa, że rzeczywiście sobie to wyciągniemy. No i dobra, mamy to, także super. Jeszcze tutaj z postaci droższej, nikt się na Nidlessy tutaj akurat na tej karuzelce nie łasił, że tak powiem. I mamy Swaina kolejnego, dobra. Czyli jest on już bardzo blisko dwójeczki. Bardzo mnie to cieszy, mimo wszystko Ginzo na razie tutaj na Sennie, z tego powodu na niej, że no jeżeli wydropi nam jakoś szybko Ksaja, no to będziemy grali tą Ksaję pod carry, co nie? A jeżeli jej nie będzie, jeżeli tutaj bardziej podejdzie gierka pod Swaina, no to po prostu przerzucimy sobie te itemy bez problemu, raczej powinno to nastąpić. Błogosławieństwo dałem sobie na Seta, on jest na frontlane'ie, on tutaj potrzebuje tego wzmocnienia, to daje nam HP oraz dodatkowe AD. Przepraszam, AP, w sensie moc umiejętności dodatkową. Także on na pewno sobie z tego skorzysta, no i jak widać ten frontlane już o wiele lepszy. No a to jak już mówiłem poprzednio, obrażeń absolutnie nam tutaj nie brakuje. No i dobra, mamy 4 win streaka. Także spoko. Jeszcze zależy, z kim będziemy mogli walczyć w tej ostatniej walce. Będziemy musieli zobaczyć po prostu, kogo nam tam pokaże. O kurde, serio? Swain 2 już teraz? Nie, no dobra, to chyba gierka będzie grana właśnie pod Swaina. Oj, chyba tak, moi drodzy. Dobra, możemy grać na tego. Z tym powinniśmy wygrać. Z tym też chyba powinniśmy wygrać. Nie, no raczej z wszystkimi powinniśmy sobie poradzić. Z tym Swainem teraz. Set tutaj jest całkiem mocny też. Wydaje mi się, że powinno być git. No ale zobaczmy. I gramy na tego gościa, co próbuje grać Ezrealka. No i dobra. To moim zdaniem poradzimy sobie tutaj bez problemu. No tutaj szybko przebijemy się przez frontlane. On na pierwszych levelach. Chociaż, kurde, nasz Set tutaj... O nie, jednak przeżył, ale gość się pewnie wkurzył, że nawet tej jednej jednostki nie zabił. Dobra, moi drodzy, mamy rundę neutralną i zobaczmy, co przyniesie nam... Co przyniosą właściwie nam tutaj skalniaczki. Mamy łezkę, także to raczej średnie. Dobra, mamy 30 gold, także fajnie. Mamy rękawiczkę. To może być albo Hoi, albo QSS. I QSS brzmi w sumie nieźle. Oj, brzmi nieźle. Tylko, że my, gdybyśmy chcieli rzeczywiście te itemy przerzucać na naszego Swaina, to tutaj, kurczę, trzeba i sprzedać Seta, i trzeba sprzedać Sennę, także troszeczkę będziemy musieli na to poczekać. Na razie możemy po prostu to zrobić. Tylko, że tak jak mówię, będziemy musieli poczekać, aż dropną nam, nie wiem, dodatkowe te postacie lub jakieś inne. No i wtedy po prostu sobie sprzedać te tutaj. O kurcze, ty, on ma już tego na drugim poziomie. Volibera. Oj, to tutaj może się skończyć nasz win streak. No, mówiąc szczerze, tutaj może się skończyć. Chociaż dobra, no jeszcze nasz frontline żyje. Teraz tylko obrażenia mu zadawać, stunować go, wszystko co tam w ogóle się da. Kurde, no szkoda, że ten Swain się nie rozpędza, nie? Szkoda, że on nie ma tych itemów. Ale dobra, udało się, to najważniejsze. A szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Fakt faktem ledwo co, ale się udało. Dobra, lecimy wybierać kolejne wzmocnienie i czym ono będzie. Niestety tylko srebrne wzmocnienie, ale mamy serce wysłannika smoków. I to, mówiąc szczerze, mogłoby tutaj w tym teamie zadziałać, jak tak sobie myślę.
zagralibyśmy sobie tutaj o ten taki typowy build pod Ksaję ze zmiennokształtnymi, tak myślę. Ragewing Shapeshifter, co nie? I po prostu byśmy sobie tutaj grali pod Swaina najprawdopodobniej, ale to jeszcze wszystko się okaże. No jak na razie mam taki plan, no bo ten Swain już w tym momencie na drugim poziomie, także naprawdę jest nieźle. Albo po prostu 6 wysłanników smoków, no mamy już 5, także niewiele brakuje. Potrzebowalibyśmy tutaj, nie wiem, jakiegoś Lee Sina czy coś dorzucić i naprawdę byłoby, kurczę, w porzo. A tymczasem gramy na kanoniera, trenera festynowego. No i zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. O kurde, ty, jak żaba szybko zniknęła, widzieliście to? No, obrażenia są naprawdę spore. I na frontlane też nie mamy co narzekać, naprawdę, naprawdę jest gitara. I w tym momencie mamy 7 win streaka, 52 golda, także ekonomia jest naprawdę w pytkę. Dobra, lecimy z kolejną walką. Oczywiście hajsik tutaj dałem w level. No i dobra, i znowu kanonierzy. Wiecie co? To lobby w ogóle jest o tyle szczęśliwe dla nas, że dużo osób gra kanonierów. W sensie to jest bardzo mocny build i mogłoby być ciężko. Ty, czy my tutaj w ogóle przegramy? Ej, no nie gadajcie, tylko oby Sona się nie odpaliła. Kurde, i się odpaliła. Ale nie, no dobra, powinniśmy to wygrać, bez przesady. Dobra, jest 8 win streaka, super. No, co ja mówiłem? Kurczę, już zapomniałem. Ta choroba tutaj naprawdę mnie męczy, to trzeba przyznać, że naprawdę, naprawdę, kurczę, ciężko jest. Ej, słuchajcie, w ogóle mamy łezkę, także jakbyśmy wzięli teraz z karuzelki łuk, no łuków jest sporo, w sensie 2, no nie? Ale to jest w ogóle całkiem nieźle. Jeżeli ten drugi by tutaj został, no to ja chętnie sobie bym go wziął. Oj, tutaj gościu coś się czaił, ale dobra, na szczęście z tego zrezygnował. No i dobra, i moglibyśmy zrobić w tym momencie statika i byśmy mieli 3 całkiem mocne itemy na Swaina. Także wiecie co, no chyba jednak pod tego Swaina zagramy. Z tego względu oczywiście, że kurczę, no nie ma nigdzie tej Ksai. A Swaina mamy już na drugim poziomie, także on naprawdę tutaj powinien sobie naprawdę nieźle działać. Przerzucimy sobie błogosławieństwo oczywiście na niego i proszę bardzo, jest kolejny Swain. Aczkolwiek co do rolowania, no to wolelibyśmy tutaj wbić poziom 7, bo wtedy na Swaina będziemy mieli 35%, także no o wiele lepiej, co nie? I kto wie, może nawet byśmy go tutaj wbili na trójkę. Chociaż nie wiem, ile go tutaj jest w lobby. No grają tutaj ludzie jakieś legendy, próbują grać. Także troszeczkę ich będzie tutaj mniej, tych Swainów, ale... No tutaj na przykład był tylko jeden, co nie? No i dobra, no i ten Swain już w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Teraz robi fajne obrażenia. I w ogóle mamy 9 win streaka. Jak zrobimy 10 win streaka na tą rundę neutralną, to naprawdę mega będzie i oby to się udało. Jakiś wysłannik smoków czy coś? Kurczę, czemu tego nie ma? Cholera. No ale dobra, możemy dorzucić sobie Twitcha, który jest szybkostrzelnym. Mamy również teraz bonus z gildii, który jest w sumie przyznawany tylko jemu. No ale dobra, nieważne. Kurczę, szkoda, że nie trafił nam się tutaj żaden, nie wiem, Lee Sin czy coś takiego. Teraz, nie? W sensie, jak wbiliśmy już ten 7 poziom, bo byśmy bardzo chętnie sobie go tutaj dorzucili i byśmy mieli 6 wysłanników smoków, co dałoby nam jeszcze lepszego Swaina oczywiście, jeszcze więcej AP oraz życia dla niego, że on na pewno by sobie z tego fajnie skorzystał. No ale dobra, nie ma co narzekać, bo w tym momencie cyk, 10 win streaka, także giera naprawdę siedzi elegancko. Kreseczka siedzi, wszystko siedzi. No i dobra, mamy rundę neutralną, także zobaczmy. Możemy coś sobie tutaj porolować. Kurczę, troszeczkę tej Ashki dropi w sumie, ale... O, proszę bardzo. Ale jest Lee Sin. No to proszę państwa. Chyba Lee Sin tutaj będzie lepszy. Chyba będzie lepszy. Za tego Twitcha by trzeba było go wstawić. Chyba, żeby wbić 8 poziom, ale nie, to raczej będzie... Nie wiem w sumie, co tutaj zrobić. Coś będzie trzeba tutaj po prostu wymienić. Proszę bardzo, jest Gnarek.
No i w ten sposób najprawdopodobniej to zrobimy. I mamy dzięki temu 6 wysłanników smoków, także naprawdę super. To sobie możemy sprzedać. Gnara oczywiście bierzemy, bo go jeszcze na drugim poziomie nawet nie mamy. No i myślę, że można coś porolować. Proszę bardzo. O wilku mowa, jest Gnar na dwójeczkę, jest kolejny Swain, ty i kurde w sumie dropi on całkiem nieźle, naprawdę ja tutaj nie mam na co narzekać, bo jeszcze 4 i mamy go na 3 poziomie, także kurde jakby to się udało, to naprawdę byłoby mega, nie? No to by było w ogóle, no kurde przekozackie to by było. Jest karma, dobra, ją możemy wziąć, bo ona też jest na pierwszym levelu. No i dobra, proszę bardzo, teraz Swain w ogóle 8000 obrażeń, także nieźle. I lecimy wybierać powolutku ostatnie wzmocnienie w tej grze, zobaczmy co to będzie. No mam nadzieję, że coś lepszego niż kurde srebrne, ale to się okaże. Uwaga. O kurcze, kolejny emblemat wysłannika smoków, ale nie, to nas raczej nie interesuje. Herb skrzydła gniewu to też nie, brylantowy lotos, zwiększona szansa na kryta. Ten brylantowy lotos wydaje mi się najlepszy, także dobra, weźmy sobie to. No i mamy 60 golda ponad, także jak... No trzeba to po prostu przerolować, proszę bardzo, to nas bardzo cieszy, ponieważ to jest zmiennokształtna Niko. Także wzmocnienie dla naszego oczywiście Swainika i jest to również nefrytowy, także wiecie co, no chyba poświęcimy tutaj tych wysłanników smoków, chyba, ale to w sensie później, co nie? Poświęcimy sobie tych wysłanników smoków na rzecz skrzydeł gniewu. I zrobimy sobie tutaj 4 zmiennokształtnych, żeby on miał jeszcze więcej HP, no i był wiadomo jeszcze mocniejszy. Wiem, że on nie stoi na frontlane, ale mimo wszystko jak on ma dużo HP, no to wiadomo lepsza żywotność. Leczy się też, bo mamy tych nefrytowych, co nie? Także to powinno naprawdę działać fajnie. No i oby działało. 12 win streaka w ogóle, kurde ty, dawno takiego... mocarnego winstreaka nie miałem, przepraszam. Dobra, można zrobić sobie coś takiego. Jest kolejny Hekarim. Soraka. Nefrytowa niby ona jest, co nie? Ale kurczę, czy chcemy schodzić z ekonomii? Raczej nie. Raczej sobie coś takiego zostawimy jak na razie. No i dobra, tego QSS-a też będzie trzeba przerzucić na Swaina. Bo nie wiem, co innego byśmy mogli tutaj zrobić. Szczerze mówiąc nie wiem. Z tego moglibyśmy zrobić determinację kolosa i w sumie można zeslamować już ją teraz. To będzie miała Shivana oczywiście. A ta rękawiczka... Nie mam pojęcia co z tą rękawiczką. Można w sumie coś na Xayę. Właśnie, bo Xaya też tutaj będzie grała. Ponieważ jest skrzydłem gniewu, jest szybkostrzelnym, także fajnie będzie tutaj pasowała. No i nie będziemy sobie jej odpuszczać, ale nie będzie ona naszym głównym carry po prostu, co nie? Ale grać jak najbardziej ją tutaj zagramy, jeżeli w ogóle się pojawi, bo no kurczę coś średnio ostatnio. Oj, tutaj gościowi za bardzo nie idzie, 7 HP w ogóle w tym momencie, ciekawe jaki on ma loose streak. No ale w każdym razie coś z tej rękawiczki to może właśnie dla niej. No i nie wiem, to wtedy możemy coś do tej rękawiczki dobrać. Moglibyśmy wziąć miecz, łezkę. Dobra, miecza nie weźmiemy. Łezkę można wziąć też ewentualnie Negatron do QSS-a. No i dobra, została tylko łezka, także weźmy sobie ją. Oj. Dobra i patrzcie, mamy tą Xayę, także elegancko, tylko... teraz trzeba ją jakoś dorzucić, no byśmy musieli zrezygnować z tych skrzydeł, przepraszam, wysłanników smoków, ale to jeszcze nie teraz, ponieważ ta Xaya no na tyle w tym teamie nie zmieni, że po prostu aż takie zmiany wprowadzać, ale niedługo na pewno sobie to zrobimy. Potrzebowalibyśmy jeszcze tutaj Shivanki, ale no Shivana to wiadomo, raczej na 8 poziomie. I,
i co? I w sumie tyle, bo będziemy mieli wtedy czterech zmiennokształtnych razem z nią, ponieważ tą Niko oczywiście też mamy tutaj na ławeczce. No tak jak mówię, jeszcze chwilka. O kurde, ty, pierwszy luz. No nie, ile mieliśmy? 13 win streaka? No i pechowa 13 chyba nas tutaj, kurde, zadziałała na nas i niestety przegrywamy. Ale za to mamy kolejnego Swaina. No i brakuje nam jeszcze dwóch. Dobra, jest Niko na dwójkę. Super w sumie. Trzeba to sobie na pewno wstawić. Tylko, że teraz... No dobra. Zróbmy tak jeszcze. O, proszę bardzo. Co za skrucha. My oczywiście wybaczamy, bo rozumiem jak najbardziej zdenerwowanie. Też często w ogóle się wkurzam, jak ktoś mi zabiera coś z karuzelki, po co ja idę. No ale niestety, takie jest TFT, czasami trzeba tak zrobić, bo no wiadomo, każdemu są przydatne, się przydadzą różne itemy, co nie? Cholercia, szkoda, że nie ma tego Swaina, idealnie byśmy sobie go kupili, bo mieliśmy tam 3 goldzika. Ale dobra, teraz lecimy na spotkanie ze Smokiem. No i zobaczymy, może jakiś goldzik wpadnie. Na pewno teraz będziemy musieli porolować srogo za tym właśnie Swainem. No brakuje nam tylko dwóch, także to jest naprawdę blisko. Ale teraz co byśmy chcieli? To raczej nam się nie przy... O! To jest całkiem spoko. Możemy zrobić drugiego hoja i mamy kolejny item na tanka. Także jak najbardziej w porządku. Proszę bardzo, tutaj nasza Xayah będzie się nieźle leczyła na pewno z takim zestawikiem. No i potrzebowalibyśmy, cholercia, Shivany, co nie? Także rolujemy, aczkolwiek mamy 1% na nią, także marne szanse. Ale Swainik jeszcze gdzieś tutaj może być. Jest Xayah, dobra. Możemy ją wziąć. Przepraszam, kurczę. Coś mi się tutaj odbija. Dobra, tak jak mówiłem, rolujemy. Ach, ale cholercia, nic tutaj nie ma. Wiecie co, wbijmy sobie 8 level. Dostawmy cokolwiek po prostu, żeby trzymało te itemy, żeby z nich korzystać. I w tym momencie szansa na Swaina nam się nie zmniejsza, ale za to mamy szansę większą na dostanie Shivany. Tylko kurde, no niestety jej tutaj nie ma. Ale dobra, miejmy nadzieję, że gdzieś się jeszcze pojawi. Jak na razie niech Swain tutaj z Xayah robią robotę. No dobra, wygląda na to, że powinniśmy wygrać, aczkolwiek no... ten Idas tutaj naprawdę daje radę. Ale dobra, jest wygrana, także super. No i będziemy dalej oczywiście szukać tych jednostek. No już to jest tylko taki szlif, ta Shivana tutaj, znaczy szlif, no to jest kurde duża różnica z nią, a bez niej, wręcz przeogromna różnica. Jest Xayah na dwójkę, dobra, zróbmy tak. I teraz możemy zrobić coś takiego. I te itemy na tanka tutaj przełożymy, no i dobra. Dobra, zobaczmy. 4 wysłanników smoków, 4 nefrytowych, 3 skrzydła gniewu, 3 zmiennokształtnych, 2 szybkostrzelnych, 2 kawalerzystów i 1 z gildii. Mam świadomość, że jest to słaba kompozycja, no bo tutaj czegoś nam brakuje, tam czegoś nam brakuje, tutaj mamy czegoś za dużo. Nie jest to dobre, wiem o tym, ale tutaj zajdą jeszcze zmiany oczywiście, jeżeli dostaniemy tylko tą Shivanę. No, na nią tylko czekamy. Niestety tutaj przegrywamy, nawet rymuje, ale i tak jesteśmy na pierwszym miejscu, także się tym nie przejmujemy. 69 HP na naszym koncie i Niko, niestety ona nam się nie przyda. Ida, Siphon, ale niestety Shivany nie ma. Dobra, no i komu tutaj mamy, proszę bardzo, jest gościu zhajrolowany pod Ezrealka. Także zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdybym tutaj przegrał. No bo jest tutaj potężna Leona. Chociaż, szczerze mówiąc, aż tak mocno ona tutaj nie tankuje. Już ją wyeliminowaliśmy. Oj, ale ten backlane jego raczej tutaj nas pogromi. Chociaż... Jednak się udało, proszę bardzo. 9000 obrażeń od Swaina.
My tutaj wygrywamy 69 HP nadal na naszym koncie. Lecimy na karuzelkę. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Niestety oczywiście Shivany nie ma, ale moglibyśmy wziąć coś na tanka albo coś na Ksaję. No, tak myślę. Jest niby Gargoyle jakiś, ale jest też Hoi. Weźmy sobie tego Hoia. Trzeci Hoi, ciekawe jak to będzie działać. Po prostu tak z ciekawości, żeby w sensie... Nie wiem, co by było lepsze, czy byśmy wzięli tego Gargoyla, no to na pewno na Shivanie by fajnie zadziałało, ale my nawet jej aktualnie nie mamy. A ta Ksaja tutaj powinna raczej fajne rzeczy sobie zrobić z tym. Jest Bart, jest Swain w ogóle, o kurde, ty. Dobra. Możemy zrobić jeszcze coś takiego. I to na pewno będzie lepszy tank. O kurcze, jest Hecarim też. Dobra, to sobie lokujemy. Na pewno będziemy sobie chcieli go zupgrade'ować. Tylko nadal nie ma Shivany, no nie pociesza mnie to absolutnie. Naprawdę bardzo słabo to wygląda. Tutaj niestety jesteśmy podrzucani przez Zephyrka, ale mimo wszystko powinniśmy szybko się przebić. Chociaż ta żaba tutaj jeszcze. Oj nie, został już tylko sam Swain i dostajemy tutaj w dupę. Dostajemy w dupę niestety, 54 HP. Ale nadal pierwsza pozycja, dobra, dobrze się trzymamy, no my zrobiliśmy sobie ładną nadwyżkę. Tutaj zobaczmy, czy pójdzie jakaś eliminacja, czy nie. Tak jest, to jest eliminacja i w lobby zostaje już tylko 6 osób, całkiem zbliżonych do siebie poziomem zdrowia. Także dobra, mamy jeden golda, nic za bardzo nie zrobimy, lecimy do kolejnej walki. No dobra, i gramy tutaj znowu na tego... gościa ze Zrealem, tym razem już wstawił sobie Xionyu, także ma 6 nefrytowych i czy to jest wystarczająco dużo, żeby nas pokonać, pytanie. No, wygląda na to, że kurde, sobie tutaj nie poradzimy. No i niestety, kto u niego zrobił najwięcej? Karma, właśnie tak myślałem, że ta karma tutaj sporo mu dała. Dobra, i co my mamy? Static, fuck, no słaby item, naprawdę. Dobra, możemy sobie zrobić na razie coś takiego. Jeżeli nie masz Shivany, no to trudno. Nie będziemy się tutaj prosić, trzeba się dostosować. No i w tym momencie wygląda to o wiele lepiej, no bo mamy 6 nefrytowych, 3 wysłanników smoków, 3 skrzydła gniewu, 3 zmiennokształtnych i 2 szybkostrzelnych. Wiadomo, chciałoby się mieć tych 4 zmiennokształtnych, ale no, jak mówiłem, trzeba się dostosować, nie można mieć wszystkiego. 6 nefrytowych na pewno nam tutaj pomoże, bo to jest dodatkowy attack speed oraz leczenie. Także w pożądalu. No i mamy puchar potęgi, ten kieliszek na AP. Możemy sobie zrobić coś takiego, żeby fajnie to sobie wykorzystać. O kurde, tak jest, let's go! Zobaczmy, jak sobie teraz poradzimy, jak sobie poradzą raczej nasi przeciwnicy. No bo Swain na 3 poziomie w tym momencie powinien naprawdę robić totalny kosmos. Ma bardzo dobre itemy, jest na 6 nefrytowych tutaj, także i się leczy, i ma fajny attack speed. Ale co ciekawe, Ksaja zrobiła więcej damage'a tutaj, ale dobra. My teraz zrobimy sobie Xionyu na 2 gwiazdki. Bo jak widzicie, w sklepie już tutaj mam zablokowanego go. Tylko czy my będziemy mieli wystarczająco golda? Chyba właśnie nie. O właśnie. Także co? Druga kolejeczka, niestety musimy blokować sklep. Zobaczmy w ogóle, na kogo możemy grać. Mirage, ten trener kanonier, no i tutaj kolejny kanonier. A fuck, kurde, ci kanonierzy. Na początku było fajnie, bo dużo osób próbowało w to grać i spoko, ale w tym momencie już mamy lekki problem. W tym momencie oni już naprawdę są całkiem mocni. No to jest bardzo dobra kompozycja, także kurczę tutaj... no nie jest łatwo, ale dobra, zobaczmy, jak poradzimy sobie z Mirażem. Tutaj niestety dobrze wycelowany całą bez ruchu w nas. No w ogóle mocarny Yone u niego w teamie, ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie tutaj poradzimy, że nasz Swain da radę. Dobra. Już tylko 2 jednostki zostały do wyeliminowania, dawaj, lecz się.
powinien sobie poradzić i niestety, kurde, ten Mirage, no niestety, on jest naprawdę mocny. 12 tysięcy damage'u. No, ten smog teraz też jest w mecie. Kurczę, i nie mamy tutaj nic. Dobra, możemy grać na tego gościa nefrytowego. Albo na tego kanoniera, lub tego. No dobra, ale no my tutaj z ustawieniem raczej nic, kurczę, nie mamy do kombinowania. Raczej tutaj ciężko będzie coś wykminić. Także zostawmy w ten sposób, tak jak jest. Mamy tego QSS-a, jesteśmy tutaj odporni na chociażby tą Sonę. No i zobaczmy. Kolejny właśnie tutaj jest z całunem bez ruchu i my z niego dostajemy. No ale to jest, jak już kiedyś mówiłem wam, minus tych nefrytowych, że musimy być ustawieni dookoła tych statuetek i to nas troszeczkę tutaj ogranicza. Ale dobra, to wygląda nieźle. No i okej, to jest winek. Także elegancko. Zbliżamy się tutaj powolutku do top 4. Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi masny Józek. Ostatkiem sił tutaj na jednym HP się trzyma. I dobra, możemy wziąć coś dla tego Xion Yu. Tylko co byśmy chcieli? Możemy wziąć coś takiego tankownego. Kurde, właśnie to chciałem wziąć, ten szpon, ale niestety już zabrany. Ale jest całą bez ruchu. To mogłoby nam fajnie pomóc tutaj. Oj, mogłoby nam pomóc, obyśmy to wzięli. Dobra, bez problemu. Widzę, że nikt tutaj się tym nie interesuje. A miejmy nadzieję, że to nam pomoże w wygrywaniu oczywiście. Także dobra. Damy to sobie pewnie właśnie na naszego smoka. Ale jeszcze warto tutaj zajrzeć, czy czegoś nie ma. No, niestety. Także co? Albo moglibyśmy to dodać też na Hekarima, ale mi się wydaje, że raczej to damy tutaj sobie. No i dobra, tylko trzeba teraz jakoś fajnie wycelować, zależy na kogo będziemy grali. Ja bym ustawił się tak tutaj, w tą stronę. Oj, kurde, gość się tam przestawił lekko. Tylko na kogo będziemy grali? No właśnie, niestety, trafiamy tutaj tylko na Talona. Znaczy wy Talona. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że wygramy, że jakoś sobie poradzimy. Dużo stunów. Dobrze, że mamy tego QSS-a, to naprawdę dużo nam daje. Oj, jaka ścinka tutaj lekka. No i dobra, kolejna wygrana, kolejny gościu prawie że do odstrzału. No ma 9 HP, także raczej to jest jedna walka i typo przegra. Dobra, jedna eliminacja, druga eliminacja. Mamy top 4, moi drodzy, mamy top 4. Naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. I proszę bardzo, ile DEI tutaj wpadło do puli. Jakieś upgrade'y, no nic. Shivany jak nie było, tak nadal nie ma. Tego smoczka sobie przestawimy chyba bardziej na prawo. Gdzieś tak tutaj nawet bym się ustawił, żeby jak najwięcej jednostek po prostu trafić, nie? Co? No tutaj będzie dobrze. Jeżeli będziemy grać właśnie na tego gościa. On w ogóle zaraz będzie mieć Idasa na trzecim poziomie. Brakuje mu dwóch Idasów, ty. Jak on to zrobi, to mamy pograne. A miejmy nadzieję, że tego nie zrobi. Dobra, jeszcze trzeba się tego Yasuo szybciutko pozbyć. Dobra. I to będzie wygrana. To będzie wygrana tutaj. Nie ma żadnych wątpliwości, tylko gościu no miał win streak, także on tutaj jeszcze ma sporo HP, 22 w sumie, także no dwie walki musi przegrać. Dobra, mamy Gunblade'a damy sobie najprawdopodobniej na Niko, myślę, że to się najlepiej sprawdzi na niej. Jak tutaj wygląda z obrażeniami? No tak Xayah dobrze sobie radzi, kurde. Xayah mimo wszystko lepsza niż ten Swain na trójce. Ale nie wiem, czy to nie jest kwestia itemów, bo zamiast statika chyba lepszy byłby ten Archangel Staff, czy coś takiego. To wydaje mi się, by byłoby lepsze. Ale dobra, to możemy dać sobie tutaj. I co? Czy jeszcze jakieś postacie możemy sobie stąd wyciągnąć? Tej Xayah raczej tutaj na trzeci poziom nie zrobimy, no marne szanse są na to. Jest Aurelion Sol. Ty, dobrze, że my zagraliśmy tego Xion Yu, bo jak my byśmy tutaj się kręcili za tą Shivaną, to naprawdę marnie to widzę. Już byśmy raczej odpadli z tej gry.
No nic nie ma, moi drodzy. Nic tutaj do dorzucenia nie mamy. Dobra, zobaczmy, jak sobie poradzimy. Druga gierka w ogóle z rzędu na tego samego typa? Ty, co jest grane? I to nie jest tak, że grałem na jego klona, tylko poprzednio grałem na niego i teraz znowu gram na niego. Chyba, że coś pomieszałem, ale nie no, wydaje mi się, że tak jest. No dobra. I gościu znowu dostaje, także... już tylko 3 HP. Dobra. No i tutaj jeszcze gościu zostaje z 13, także zobaczmy, jak sobie poradzimy. No, to jest taki nasz minus, że my już tutaj nic nie zaupgrade'ujemy. Ja tutaj roluję ten hajs z nadzieją, że może jakaś siwanka, może coś jeszcze zamienimy. Ale no, lipnie to wygląda. I niestety tej siwany tutaj nie zdobędziemy. No chyba, że jeszcze jakoś może tam za chwilę, ale no wątpię. Jak jej tutaj w ogóle nie dropi, to słabo. Dobra, czy on się przestawia? On się przestawia. Dobra. I to jest w zasadzie trzecia gra z rzędu na tego samego typa. Co tutaj w ogóle się odwaliło? Nie mam pojęcia. Trzecia gra z rzędu, no bo graliśmy dwie na niego rzeczywiście. I teraz gramy na jego klona, co nie? Nie wiem, mega dziwna sytuacja. Ty, ale teraz my przegramy? Co on tutaj zrobił? Że taka zmiana zaszła, że przegraliśmy tym razem. To ustawienie u niego tak zadziałało? A może nie, bo to jest gościu, tutaj też gra... też gościu jeden gra z tych... no mów mi szybko. Tych festynowych kanonierów, co nie? To może mi się tutaj pomieszało i my graliśmy do tego drugiego. Dobra, tutaj mamy widza, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak jak tutaj napisałem, kurde, no chyba go nie pokonamy. Chyba jesteśmy tutaj zmuszeni przyjąć drugie miejsce i się z tym pogodzić, aczkolwiek LP-czki i tak tutaj fajne wpadną, także nie ma co gardzić, nie ma co gardzić. Trzeba po prostu zaakceptować to, że kanonierzy okazali się lepsi. Ale moi drodzy, ja przypominam jeszcze raz, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jakiś komentarz, linki oczywiście macie w opisie. Ja pozdrawiam serdecznie tego widza, który niestety mnie tutaj pokonał. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Życzę powodzenia na rankedach i elo, trzymajcie się.